każdy kibic dobrze wie, ile w tym emocji tkwi, gdy Formuła 1 mknie, gdy kolejne jest Grand Prix. Kto na starcie sprytem błyśnie i odwagi tyle ma, że od razu gaz dociśnie. Cały świat odpowiedź zna. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Płynie w nim waleczna krew, nigdy nie zna słowa pas. W sercu orzeł, w duszy lew, udowodnił to nieraz. Wkrótce przyjdą takie lata, gdy należny przejmie tron, kiedy będzie mistrzem świata. Robert, Robert, tylko on. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Kubica! Na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. Robert Kubica, driver błyskawica, zawsze na wyścigach czaduta za trzech. Robert Kubica cały świat zachwyca, gdy po torach śmiga, aż zapiera dech. I tam wszystkich. Dzisiaj Arabia Saudyjska. Więc będzie bardzo ciekawie. Ja się odciszę na Discordzie. Siemka. No cześć, cześć. Jak nastawienie dzisiaj? Pewnie punkty może? Zobaczymy. Muszą być punkty. Musimy no. Trzymać passę, no. Bolidy w no, punktach. Tak, to prawda. Ja to w Arabii dość nawet lubię, to myślę, że się tam coś, no kwalifikacje wiadomo, standardowo pewnie będą słabe, ale może we wyścigu coś się uda zrobić. Zobaczymy. No to na pewno. No ja tam się znajomego, co też teraz właśnie siedzi w lidze i tam widziałem na tym trialu pół sekundy szybszy czas zrobił, a nie było go na poprzednim wyścigu, więc strzelam, że w tym wyścigu będzie trudniej o wysokie punkty. Trzeba uważać. Zobaczymy. Tutaj mogą dziać się cuda. Mam nadzieję, że nie negatywne, że nie z naszym udziałem, w sensie jakieś wypadki czy coś, bo tu myślę, że będzie jakiś safety car na pewno. Tak. No ja sobie teraz przed wyścigiem przejechałem 50 i najbardziej czego się obawiam, to tej szykany, co jest na końcu pierwszego sektora. Bo wiesz, w kwalifikacjach stracisz kółko, ale jeżeli wjedziesz na tą tarkę i potem będziesz go nasunął cały czas po tej tarce, to jest lipa totalna i za dużo traci się. To prawda. Tak więc to będzie trzeba na to uważać, przede wszystkim jechać ostrożnie. Tak, no. Łatwo mówić. No, to będzie trudno. I się szybko opony tutaj zużywają, więc trzeba będzie naprawdę ostrożnie jechać te eski. Jeden pit stop najprawdopodobniej, to też taka prawda.
No ja sobie w tym medy pojadę. To na pewno. Ja najprawdopodobniej chyba też, bo da się przejechać, a jest duża przewaga po ten, czyli 14, 15 krążenie gdzieś będzie trzeba zjechać. Oj, to myślałem o wiele wcześniej. Ja chciałem zjechać koło 10, 9, 10. Znaczy inaczej, jak przejechałem 50, to mi zasugerowało na 10 zjechać z softów na medy, ale jak zjechałem okrążenie wcześniej, to te boty aha, co jechały. No wiem, przystawcie na softach, bo ja na. A, okej, okay. No, dobra. No to nawet ja lepiej. Na pewno na medach będę startował, to 100% mówię. Dobra. To się możemy rozdzielić najwyżej. No, mi się lepiej jedzie na softach na początku wyścigu. No to już mamy strategię opracowaną. No git. To pewnie. No to dlatego ja będę później. Wiadomo. Zobaczymy. 2, 4, 6, 8. Wydomności osobiecie. To nie jest źle. Ja w wyścigu, jak jechałem na boty, to była czerwona flaga u mnie na wyścigu botów. Ja te flagi wyłączyłem wszystkie safety cary, bo ja na 50 staram się szukać tych błędów. To nie ma sensu. Dobra. Dobra, to ja się zamykam, to powodzenia, to się tam odezwę, jak już zajedziemy. Jasne, spoko.
than one lap of fuel left now. The tank's pretty much empty. A to jedziemy widzę koło siebie. Ja też mam. Nie, ja jestem na tym, na zjazdowym. Nie, ja nie mam paliwa już. To jest na luzie. Aha, no, dobra. Tylko trzeba pamiętać, żeby do 60 schabować, bo. Tak, no. No, można się na tym przejechać. No, właśnie. Mogę bardziej szczędzać teraz paliwo. Ale tak, będzie ciekawie. Kurde, pół dziesiąte, znaczy pół sekundy do ciebie tracę. Muszę gdzieś to znaleźć. Gdzieś błędy porobiłem. Ja standardowo ostrożnie, ale w sumie mi siadło okrążenie, to też, też prawda, bo kurde, dość mi się nawet pojechało. No ale nie wiem, kurde, jest ten. Patrząc na tempo po pierwszych okrążeniach tutaj, no to standardowo są małe różnice. Jak to zawsze bywa. To prawda. No, 11:14, gdzie straciłem? Wszędzie. Okej. Ja sobie już będę wyjeżdżał. Aha. Kogo nie ma, to ja już wyjeżdżam. Ja też to samo. Ciężko. No tak, benefit, bo my mamy przecież sesję teraz jutro. Będzie ciekawy finałowe zakończenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyprzedzić cię czy nie? Tak, możesz wyprzedzić. No to dobra, bo ja sobie wolę szybciej pojechać. A, ja sobie muszę dobrzeć opony, bo ja sobie teraz nie tak żałam.
Okay, we can take you this lap. Czekasz jak mnie, a jak wjadę chyba. Mm-hmm. Właśnie słyszę dźwięk silnika. Tak. No to tak już idealnie. Kurna, poprawiam się 40, to jestem chyba 14. To jest niesamowite. Ja się też poprawiłem. Ja 9 jestem. No ale też no, różnica jest kurde, no. No tak, no małe są różnice. No to wiadomo, to tutaj no. No to będzie porąba. We wyścigu tu się wszystko może zdarzyć, bo to naprawdę. Mhm. No dokładnie. Nawet szczerze to bym wolał startować bardziej z końca, jak na przykład w tym momencie jestem 9, bo prędzej się no, nie wyzwali się kiedyś na końcu. No niby tak, ale no. Wiesz, jak jesteś gdzieś w środku, to już możesz walczyć o punkty, bo ja to pewnie no, się zablokuję. Niby tak, ale no. Znając moje szczęście, jak startuję z dziesiątki, to potem jestem albo wyzwalany, albo mi nie idzie, no to... No, to jest naprawdę trudne. Ojej. No tuż widzę, wyjeżdżają. No, ja sobie w sumie też już wyjadę. No, ja za chwilę. Aha. No to powodzenia, ostatni raz. No, good luck, przyda się. Kurde, nie mogę być 14. Jedziemy, skoks. Tire condition still looking good. That's just 30 seconds left in the session.
Poprawiłeś się czy nie? Ja się poprawiłem 1/10. Ja się nie poprawiłem. Zlepałem wyjście z jednego zakrętu i się nie poprawiłem. I masakra. Jedna. No 0,2 i jest kurde 7 miejsce, a 13. No. Teraz ja mam, no. To jest, a ty też kurde do mnie niewiele tracisz i ty jesteś 17. No, to jest porąbane. Dobra, no tutaj się wszyscy w jednej sekundzie zmieścili. To jest pojebane. No. I tak startujesz tak jak my mówili, czy coś zmieniamy. Bo ja na medach startuję na pewno. Ja się zastanawiam, kurde. Softy wytrzymają 10, medy 15. Kurde. Softy lepiej zadziałają, jak nie będziesz ludzi wokół. Ale tam wszyscy się będą trzymać w tym trainie. Nie, ja spróbuję te softy jeszcze. Spróbuję na softach i medy zjadę. Na medy zjadę. No to spoko. To w razie czego to się puszcza, w razie czego abyśmy byli za sobą. No, bo to, no na ludzie. Nie wiadomo jak to postawcie będzie, bo to... No. Na pewno jak jesteś na nowych oponach, to znaczy inaczej, jak zjechałem właśnie wcześniej na te softy, no to zyskałem 3 sekundy. Więc nowe opony tutaj bardzo dużo dają, więc nawet się nie opłaca chyba hardów brać, jak będzie jakiś safety car czy coś. Mi się wydaje. Ale nie wiem. Będę hardy mi pokazuje, co? Nie. Zmiana gospodarza, to czyżbyśmy mieli restart? A, przecież nie popatrzyłem, no właśnie. Chyba tak, wszyscy wychodzą. Są jakieś komunikaty, restart. No, to wychodzimy. Kurde, jak zawsze. No, będziemy czekać znowu. 10 minut się ściągnie. Tak. Ale będzie trening, to będzie można sobie przejechać jeszcze na pewne zbiorniki paliwa, przynajmniej te eski. Tak. Bo trening będzie to... O łatwe, tutaj na Steamie jeden gościu, co mam znajomych, włączył teraz F1, ale 12. Łatko. Jezu. Ja w F1 12 grałem. Jechałem nawet w lidze jednej z tym Kubą Brzeszutem, co tutaj teraz jeździ w tym w pierwszym tym sezonie, w tym spicie pierwszym. Ja z nim jeździłem, ale to chłop. Kiedy to było? 6 lat temu. Łopanie, to sporo. A to jeszcze był inny poziom. On grał wtedy na klawiaturze. Ja grałem na padzie takim słabym bardzo i wtedy on tam tą ligę wygrał. Ja byłem czwarty chyba, czy piąty wtedy w sezonie, z klasyfikacji, ale to ile czasy były, to. Ten właśnie Kuba Rzeszut, on na Sim Racing typowo postawił i i reszta no to już historia. No rozumiem. No ja 12 kojarzę tylko i wyłącznie chyba z Kondiasza, jak wrzucał jakieś tam filmiki na YouTubie. A to ja tyle. Kondiasza też oglądałem, to tak. Nawet nie wiem, czy on nagrywa w sumie, bo teraz już tak nie patrzę, tak z czasem słabiej, ale... To miał u siebie problemy, jakieś chyba depresje, coś takiego, na lekach no, był. No, pamiętam, no. I próbuję wracać, jakieś tam filmiki niby nagrywał, więc coś tam jest, ale z F1 chyba odpuścił w ogóle. No dawniej, to też tam, pamiętam taki gościu był, nie wiem, czy ty kojarzysz, taki MR Weista, taki był też YouTuber. On jest w polityce się teraz obraca, w lewicy jest. Przynajmniej do wyborów startował samorządowych, co były 5 lat temu. A to ciekawe w sumie, to nie kojarzę. No to też coś nagrywał, ale on już nie nagrywa, Skończył chyba jeśli dobrze pamiętam, na wersji F1 15 skończył nagrywać, no to już chwilę temu. Ja zacząłem jeździć na wersję 19, ale wcześniejszej wersji nie tykałem. Ja już to tylko oglądałem. No to ja jeździłem. Ale na kierownicy no to dopiero od 21. A tak na poważnie no to 22, bo wtedy żeby żadnych asyst i tak dalej.
Ja chyba 19 na średniej trakcji jeszcze przejechałem, ale już o 20 już leciałem bez trakcji. No to ten, pogodę żeby zmienili, bo tu chyba jest teraz na dzień ustawione. Właśnie, trzeba zobaczyć to, no. Chociaż nie, realistycznie, no to będzie ok. Trening będzie chyba za dnia, a wyścig jest normalnie. Tak, no bo kurno, ten tirale masz w dzień, nie wiem dlaczego, nie rozumiem. Bo, nie ma w nocy w ogóle w tej kraju, bo od tej gry to skasowali i się nie da ustawić. No i nie da się ustawić tego, że masz w deszczu jechać. Więc nawet jakbyś chciał mieć jakąś strategię, to... W deszczu się nie da ustawić, a w time trialu da się ustawić. Tak, racja, przesłanki, by się pomyliło. Ale trening nie da się ustawić. Jak tak, domyślnie daje właśnie dzień. Nie, fajnie. No to zaraz będziemy już ruszać, no bo już prawie wszyscy są, to też im to ustawię, to... No, to tak z 5 do 10 minut jeszcze. Już będziemy zaraz słyszeć, bo 18 widzę jest. Oby. No, a za tydzień to już ale testy prawdziwe F1 będą, to we środę się zaczynają. No, tak, 3 dni. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy mi się spodoba to malowanie stejka. Wygląda tak. Tak średnio wygląda, ale nie wiem, może na to, że będzie lepiej. Jest od razu pełno memów, że ten, że zamiast stejka, to jeszcze dali przed to mi, jako mi stejka. Mhm. No, tego jest mnóstwo. Ale jeśli oglądałeś ten film animowany auta, to ja czekam, aż będzie Ferrari, ten steak i Alpine obok siebie, bo to będzie tak idealnie pasować do tego. Oglądałem. No, to tak właśnie by idealnie pasowało, bo nie było zielonego zespołu chyba. To jest pierwszy taki. Znaczy pomijam tego chyba. Benetton miał zielone malowanie, już nie pamiętam. Lotus miał. Miał, no to prawda. Aż kurde, czemu nie jedziemy już. Właśnie. Aż by się z jechania wybili, kurde. I potem trening jest, ale to ale jednak mimo wszystko. Żadnego kierowcy niby nie ma. Już jest, dobra. Yes. Ale statystykę mamy. Drugi wyścig, drugi restart. Tak. No, w poprzednim sezonie, w drugim splicie praktycznie w ogóle nie było restartu. A w pierwszym splicie, kurde, co chwilę były. To jest niesamowite. Zawsze to niesłuszna kara 5 sekund, kurde. Jakoś ja ani razu jeszcze takiej kary nie dostałem. Bo to chyba się dostaje ja przez to, tak że... Tak. No bo kurde, jak stoisz w miejscu, chociaż nie wiem, jak to tam działa, ale chyba jak stoisz po prostu w miejscu, przepuszczasz, to cię wtedy tą karę nalicza. Jakoś tak to rozumiem.
No i jedziemy. Teraz na jedno dobrze, bo przez to, że jest restart, to opon miękkich będzie więcej. Tak, no może dlatego właśnie dał mi będę hardy. Będzie można ustawić sobie normalnie, żeby były dwa zestawy tych medów, a nie na przykład, żeby było mniej albo więcej. No. No i to będzie miało wpływ na strategię, bo więcej osób pewnie się zdecyduje tak pojechać. No, pewnie tak. Ojej. Szybko auto teraz tankować i wyjeżdżać, żeby jeszcze te eski przejechać. No w sumie tak, można jeszcze. I setup wygrać, żeby nie zapomnieć. No. No i trening za dnia, tak jak mówiłem. Let's get a few laps under our belt. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tyre temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ale jest różnica przyczepności masaka. Tak, no. Im bardziej zużyte te opony, tym będzie jeszcze gorzej. A tutaj się to bardzo odczuwa. Ojej. A na pewno co trzeba wiedzieć, to 15 okrążeń medów to ci dało tak 63% zużycia. Tak, no, nie, maksymalnie to tak nie wiem, z 16-17 okrążeń byś dał radę na medek przejechać takie max. Tak gadam, już safety car będzie. Jak będzie na początku, to ja chyba po prostu zostaję na softach i po prostu jadę normalnie strategię. Bo inaczej to ciężko. Można jak powiedzieć na 7 okrążenie, co wtedy sobie zjadę. Dobra. No. Jest. Dobra.
no, powodzenia. No, good luck. Jak coś będzie, to będę ci informować. Understood. Stopping this lap. Okay, mate, don't worry about the damage. I've got some new strategy options if you go and check your MFD. Okay, copy that. Yes, sorry. Then I'll do. Ja zrobiłem błąd, więc ja sens do boksu zjadę. Let's go, come on! Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. You only have to stop once now. One stop left. Tak, musiałem, bo no, zrobiłem błąd i straciłem skrzydło. Więc ja czekam chyba na safety car po prostu. Nie prawie rozwalili, ale udało mi się przetrwać. No to ciśnij, ciśnij. Now available.
6 seconds to the next car. 6 seconds. Tego Dominiksa chyba wypaliło, bo on za mną jechał dobrym tempem. No widzę, widzę. Dobrze opuścił. O, Żakowskiego obróciło delikatnie, go wyprzedziłem. Nice, ale nice. Jedzie, jedzie dalej. Good. O, wywalił się chyba, to. Jest safety, jest safety. Zajebiście, dla mnie zajebiście. Wracam do gry. I chyba na tamte zjeżdżamy. Kurde, Na 10 ja bym zjechał na medy. Ja medy pojadę. Jak ja jechałem za Bartkowskim, to mieliśmy równe czasy. On na hardach, a ja na medach. Więc... No. Hardy nie są złym też opcją, mi się wydaje. Ale pojadę na medy. Bo medy mi się wydaje, że to złym rady. Mi mówi softy medy, ale to... Nie, ja, nie, to nie ma sensu zjeżdżać, moim zdaniem. Nie wiem, ja zjadę na twarde opony. Mhm, okej. Okay. Z drugiej strony, a nie, a ty byś co zrobił? Pozycja 3, zjeżdżamy. Dawaj miejsce. Ty jesteś na medach, kurde, nie wiem. Zobacz, że wszyscy z przodu, jak z przodu zjeżdżają, to ty zjeżdżaj, nie tyle. Bezpiecznie. No, wszyscy zjeżdżają, widzę, no. To zjeżdżaj. Większość tutaj twarde ma, ale nie wszyscy. Mhm. Dobra. Medy spróbuj. Ja 11 jestem w tym momencie. Good. To dobrze. Na 14 miejscu na softach nawet. To on nie da radę, będzie musiał zjechać. Na twardych oponach nie wiem, czy się do mety by nie dało dojechać. Jak... Jest na to myślę szansa, ale byłby bardzo zużyte. No jak dla mnie... Mety będą miały 60... Mety będą 65% miały na końcu, to cię zapewniam. Więc hardy to tak z 50 może. No, to myślę, że się do mety da dojechać. A. Teraz jeszcze ten, jak jest safety cam, to to też ściągnie. W sensie opony się mniej zużyją. Dokładnie,
dla mnie lepiej. Ja nie lubię safety car tutaj w wyścigach ligowych z jednej strony, bo z reguły jakieś safety car to powiem się nie rozwalają. Miałem taki przypadek też rok temu, jak jechałem, że kurde, w Meksyku byłem wysoko i mnie rozwalili wtedy. Oj, no to niedobrze. Nawet inżynier tutaj mówi, że no, że ostatni pit stop to był. Raczej szlubety. No mnie nie begada, żeby se zjechać, ale się nie będę syszczał. Da radę, jedno i drugie. Wracamy do gry. Ale ciężko jest te opony dobrzeć, masakra. A to jest plus z tych medów właśnie. Bartkowski robi. Kurde. On na mapie widzę, że stanął jakby. No, kurde, jakoś wolno jedzie dziwnie. Ja dogrzewa z oponą chyba. Jakoś dziwnie. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. Żakowski jedzie na miękkich, to by nawet puszczał bez sensu. Z tyłu dymy są bardzo. Dominik na hardach średnio daje radę. No ja też tracę. Spadłem nieźle. No, widzę. Jakiegoś dziwnego lara zapałem. Strasznie oni dziwnie jadą, no masakra. Tak,
prawda. Zakręt ścina, żeby nie przejść przez taka. No, z tyłu też podobnie, no, bardzo. Może mnie nie rozwalił. No. No już się ustabilizowała trochę sytuacja, przynajmniej tutaj zbawił lekko z przodu. No, z tyłu w miarę też. Jezus, jakiego daj bomba gościu zrobił, i opierdicze. No i odwróciło go. Widzę, no. Dobrze zauważyłem, kurde, ja po wyścigu już. To jest nowy safety car, no matko. No to tak średnio jest bardzo. No to będzie długi wyścig. Jeden safety car jeszcze będzie moim zdaniem. Znaczy, swoją drogą ten Grimmun właśnie, który poleciał, on strasznie bardzo się ślizgał, jak go cały czas byłem za nim. Wiesz co, ja zjadę. A no, no dobra, zjechać. Nie zjeżdża, bo ci zjeżdżają. A nie zjeżdża. Musiałam zjechać, ale ten... Część zjechała, okej. Okay. A nie gadaj, że chcę na drugie miejsce, ty na trzecim. Matko boska. Nie, to... Albo my wygrali życie, albo my przegrali życie. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale oni mi powyprzedzają, jestem pewien, tylko zobaczymy, jak bardzo spierdzielę. Ale jest bardzo dziwnie. Na pewno opony na momenty starczą, tak więc... Tak. Tak więc tu jesteśmy pewni, no ja mam
18% zużycia tylko, to nas tam dostaje też to. Ja też mam 18, więc jest nic. No i wiesz, i spadniemy na Sky. Przynajmniej tyle, że na wystarcie będziemy mieli. Dobrze, że nas nikt nie pozwali. No, tak, 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 bo to będzie kultura. No. Angioski z kawą, formula, 5 sekund, czy coś? W sumie można powiedzieć, że no ten, jesteśmy wirtualnie 1-2 w tym momencie. No to jest bardzo dziwna sytuacja. Nie jest normalny. W sumie ciekawe, czemu pozjechali, bo wiedziałem, że tam kurde na medach byli. Hardowcy to rozumiem, ale... Medy na nowe medy? Nie wiem. Zobaczymy. Tu niby na tym torze jest łatwo wyprzedzać, ale z drugiej strony, szczerze tak, na przykład na moim miejscu lepiej być teraz na drugim miejscu jak na ostatnim. No to prawda. Teraz to tak. Szansa, że cię rozwalą. No 10 okrążeń, no to jakoś źle nie będzie. A na którym był czapka w ogóle, wiesz? Jeszcze raz. Na którym był czapka? A nie wiem. Bo ja... Nie. No bo ja się boję, że mnie zaczną wyprzedzać tutaj bardzo. I się zastanawiam, jak tą strategię obrać. Tak, już muszę za wami jakoś się trzymać. Kurde. No ciężko będzie chyba. W poprzednim sezonie w Singapurze mój kolega zespołowy nie zjechał jakby safety car i jechał na tych samych oponach. Wiadomo, Singapur to Singapur, ale dzięki temu on chyba piąty był w tym wyścigu. Tego co pamiętam. Bo tu jest łatwo wyprzedzać, ale z drugiej strony co, wyprzedząc się, no ale w DRS-ie zaraz będziesz. To tak naprawdę, tak naprawdę wbrew pozorom nie jest aż takie proste. Temperatura spadła. No, ja sobie się już grzeję opony. Jeszcze jedziemy ze safety carem, jak widać, bo jeszcze już bym... A nie, jednak... Będzie hamowanie tu do pierwszego zakrętu. Tak. Jak nie będą blisko mnie, to się postaram trzymać po prostu za wami. A jak będą, no to będę jakoś atakować. Bezpiecznie. Na pewno będę po prawej stronie. Jedziemy jakby co? Dobra, good. Kultura jest, dobrze. O, ja nie mam kompletnie przyczepności, matko boska. Zająć, nie? Jeszcze ołówki jadą, to się nie dziwmy. Jak się opony rozgrzają, to szybciej dam radę jechać. U
puszczę nawet, nie będę się bawił. Jedź. Też tak dziwnie zahamował. Oj, mnie zmietło. No. Próbuj z prawej, blokuj go z lewej. No. Znowu safety car, no matko boska. Chula można. Jezu, nie wiem, się zagapiłem. Ja nie zjeżdżam też. Ja też nie. Bez sensu. Ulan, dawno nie prowadziłem. Ten Kacper ma skrzydło uszkodzone za mną. Nie wiem, czy mnie wjechał we mnie. Wjechał we mnie. Możliwe, że mnie będzie próbował zgłaszać, kurde. Okej. No a to co ja miałem zrobić? Jak mi też ten Sieczkowski też, kurde, tam troszkę zahamował, to zobaczymy, najwyżej kawę dostanę. Już nie wiem za co w sumie, no ale... A czyż może miałem wcześniej uszkodzone skrzydło też? Nie wiem. Znaczy, jak ty nic nie poczułeś, no to... Znaczy, delikatne, tak poczułem w sumie, to chyba, no tak jakby we mnie wjechał, no ale kurde, no nie wiem, no, ciężko powiedzieć, zobaczymy. Może safety car tak do końca już będzie i będziemy na pierwszym miejscu. Nie można wykluczyć tego. No. No ja mam najlepszą sytuację, po prostu muszę pojechać swoje i tyle. Zobaczymy. Ja od razu mówię, że jak safety car zjedzie, ja będę jechał naprawdę bardzo wolno. Więc od razu cię mówię. No dobra. Bo ja sobie chcę wyrobić miejsce. Żeby mnie na pewno sieczka wcięcie. Ja jestem ciekaw, czy mnie zgłoszą, ale sobie nie wiem za co tak naprawdę by tu nie mieli zgłosić. Przecież trzeba uważać, jak się jedzie, no to... No zobaczymy, no na razie nie ma sensu tego na tym rozkminiać. Bo nie wiadomo, co się wydarzyło. Ja znowu będę po wystarcie, kurde, bez opon praktycznie. To się nie da tych opon dogrzać praktycznie. A nie dogrzewasz tym hamulcem i gazem od razu na raz? Dogrzewam, ale jest tak niska temperatura, że masakra. No. Sieczkowski na bocie jechał. Pewnie tam. Okay, the safety car's coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car's into the pit lane.
Dobra, jedziemy z koksem. Keep on him, he might make a mistake. Jest, stali to robią. No ja już 10 jestem. Mhm. Bez szans. Wszyscy na miękkich, świeżych kolonie. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Okay, be careful. We think you're going to start losing some tyre grip anytime now. No i widzę ciebie też, już mi przedziliście. Tak. No ogromna przewaga w oponach, masakra no. Ale z drugiej strony, tak można powiedzieć, to ten i tak przykładowo, no w moim przypadku wyżej bym nie był. Nawet jakbym zjechał, bo to... No ja pewnie tak wywalił się. Ale szanse na punkty nadal mamy, tym większe, bo się tam trzymasz, tak więc jeszcze punkty mogą jeszcze, być... Tak. Ja po prostu tak średnio odstępem, ale spróbuję, może się uda utrzymać za nim. Jedna osoba się jeszcze wywali. Znaczy, że tam ktoś kawę może dostać po prostu. Tak. Prawda.